Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w tej dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękuję prelegentom za ciekawe podejście do tematów, które nam dzisiaj trochę przeniosły nas 100 lat temu w ten Cieszyn, który był przez 4 lata miejscem, w którym Richard Pipes mieszkał. I oczywiście bardzo serdecznie Państwa zachęcam, mimo że pogoda jest taka, no myślę, typowo letnia, jak to w lipcu, pod Szkołę Podstawową nr 1, gdzie chcemy odsłonić tablicę Richarda Pipesa. Także myślę, że poradzimy sobie jak to z przejściem przez remontowany rynek. To już niedługo. I będziemy gośćmi pana dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, pana Niemca, który nam pokaże, gdzie ta tablica. Myślę, że no niestety nie udało się jej umieścić na budynku, w którym rzeczywiście Richard Pipes mieszkał, ale myślę, że dzięki temu to właśnie młodzież będzie miała okazję jeszcze lepiej przyjrzeć się i zadać te najważniejsze pytania. Bardzo dziękuję jeszcze raz za Państwa obecność i myślę, że trochę tej wiedzy na temat Richarda Pipesa wszystkim nam się dzisiaj przydało. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. No tak razem potem. Budynek, moja wstążka, ulona. Delikatnie. Brawa. Myślę, że jest to pierwsza tego typu tablica w Cieszynie, ale właśnie chcemy, myślę, że część budynków naszych również oznakować w ten sposób, bo nam się taki sposób mało ingerujący, że tak powiem, strukturę samego budynku podoba i myślę, że to może pierwszy ślad pana profesora tutaj akurat na Szkole Podstawowej nr 1, ale też plany są i co do ławeczki, i co do muralu, mam nadzieję, że się spełnią. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że trochę historia naszego honorowego obywatela dzisiaj znowu została przybliżona i możemy być dumni, jak z wielu innych obywateli naszego miasta, ale z tego szczególnie. Bardzo dziękuję. Thank you.